Siemanko, jestem Lucek, a to jest kolejny odcinek z Forza Horizon 3. Zapraszam was. Siądźcie wygodnie, bo to, co zobaczycie teraz, przerośnie wasze oczekiwania co do moich odcinków w Forzie Horizon, z Forzy Horizon. Ford Bronco, mówię na niego Bronek, ok? Totalny max, silnik V12, podwójne doładowanie, felgi 20. Zawieszenie standardowe, skrzynia biegów standardowa, dlatego że zabrakło mi kasy na pełny tuning i będę musiał ją zarobić na odcinku niestety. Wydałem całą kasę na moją Chevy, zobaczcie sami. Dwójka wystarcza do jazdy, no dobra, wrzucimy tą trójkę, już jest praktycznie w porządku, tak? Pomijając fakt, że w normalnych warunkach silnik V12 zmieniłby fabryczną skrzynię biegów w tym samochodzie bez problemu, to jest całkiem w porządku. Zobaczcie sobie, jak wyglądają tu koła. To mnie rozwala. Te szprychy jakoś całkowicie zniknęły. Nie ma ich w tym samochodzie i wygląda tak, jakbyśmy jechali na takim... do takich bardzo futurystycznych kołach, felgach. Nie wygląda to ładnie, ale przez większość czasu będziemy oglądać samochód właśnie w ten sposób. Można w tym aucie usunąć jeszcze dach i początkowo chciałem to zrobić, ale potem pomyślałem sobie, no cholera, jest zima. Moja piękna suka, która siedzi w środku, pomyślałaby sobie, no hej, Lucek chce mnie zmrozić, tak? A ja gorąca laska jestem. A właśnie, nie zdradziłem wam, co będziemy dzisiaj robić. To nie jest bez powodu, dlaczego mam taki hardkorowy samochód. Powód jest następujący. Będziemy robić dzisiaj różne wyzwania, skoki, drifty, nie drifty. O ile w ogóle jakiekolwiek drifty są w tym samochodzie możliwe, to je zrobimy. Około 340 km na godzinę może ten samochód sobie jechać. Zaraz. O, a co to mi się tu porobiło? Nie, ja chcę się tu teleportować. Szybka podróż. Tutaj. Za mało kredytów. Sorry. Sorry, Lucek, nie możesz się teleportować. Masz tylko 388 kredytów, a miałeś 8 milionów. Dawaj, Bronek. Uwaga. Zaliczyłem. 35 tysięcy trzeba było mieć na 3 gwiazdki, zaliczone, elegancko. Jedziemy dalej, co tu mamy? Pomiar prędkości. To jest to, po co ja... O cholera, znowu się przewróciłem na... Teraz musimy zaliczyć test prędkości. Ja myślę, że ten test został stworzony dla mojego Bronisława. Moi drodzy, ten samochód to jest mistrz. To jest mistrz. Ile mam kasy? Kurde. Powinni za te wyzwania dawać trochę kasy. Mam tu tylko 3 biegi, cholera. Jakoś ciężko mi się tym samochodem jeździ. Ile tam musimy mieć prędkości? Zaraz zobaczymy. 233. No nie wiem, czy mój samochód tyle osiągnie. No ciężko może być. Tutaj jest bardziej taka prosta droga, ale jest pod górkę. Tam, 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 tam. Także to nie jest... Co? 20 tysięcy zdobyłem? No shit. Już awans do następnej rundy. Cholera. Jeszcze dobrze się nie rozkręciłem w tym samochodzie. Już mi tu jakieś kolejne pierdoły proponują. Weźcie, zaczekajcie, bo ja mam tutaj jeszcze coś do zrobienia, okej? Okay? A tu mi pokazują jakieś wyścigi, jakieś kolejne rzeczy. Dajcie spokój. Ja tu mam jeszcze robotę z tym. 3 gwiazdki mają być na koncie. Lecimy. Dobra, dawaj Bronek. Cyk! Zaliczone? Elegancko 3 gwiazdki. Tam było chyba nawet 335 czy coś takiego. Co my tu jeszcze? Tu chyba będzie skok. Tak. Ile mamy tam skoczyć metrów? I wylądować oczywiście. 183 metry musimy skoczyć. To nie będzie takie łatwe zadanie, ale słuchajcie. Trudne zadania to są rzeczy, które mój Bronek potrafi robić najlepiej, wykonywać najlepiej. On się zna na wszystkim. Jedziemy. Dawaj, panie Bronisławie. Daj z siebie wszystko. Cholera, nie zaznaczyłem sobie skoku. Bo gdzieś tak będzie. Tak będzie dobrze.
Za mała ta prędkość, ale no tutaj ciężko osiągnąć coś lepszego. Cyk! Ale skoczył! Ej, wylądowałem na cztery koła, o co chodzi? Czemu się popsuł? Nie rozumiem, musimy jakoś inaczej wylądować, ale prędkość mam odpowiednią. O! Wow! Tym razem w drzewo zleci. Prawie 200 km na budziku było, uwaga! No jest! Zaliczyło mi! Ale się rozwalił pod koniec. 3 gwiazdki, kurde, oczywiście. 180, nie wiem, 228 metrów skoczyłem. Kurde, nikt mnie nie pobije tutaj. Co tutaj? Strefa pomiarowa, no tutaj sobie słabo radzę. Tu mamy ciasne zakręty, znowu strefa pomiarowa. Znak ostrzegawczy, kolejny skok, tak jest. Do tego został stworzony Ford Bronco. Do tego został stworzony mój Bronek, moja wersja, mój odpowiednik Ford Bronco. Dobrze, zobaczmy sobie teraz to miejsce. Zaznaczymy sobie, zobaczymy jak ten skok wygląda. No i oczywiście go zaliczymy na maksa. Mam nadzieję, że to jest skok. Tak, to jest skok, ale co jest? Taki dziwny... Dziwny rozpęd mamy trochę, nie podoba mi się to. O cholera, patrzcie. Mamy zakręcony rozpęd. No dobra. Podejmuję się wyzwania. Ej, a dałoby się wjechać tu pod górę? Nie no, tam chyba nie, tam jest taka blokada. To się dalej już nie wjedzie raczej. No, nie, raczej z tej góry nie chcę się rozpędzać. Ale go zdusiła ta trójka. No nie, nie mogę z tą trójką. Ile ja tu muszę skoczyć? Ląduje pięknie. Dobrze, zobaczmy. Uee, to z czym do ludzi, kurde. Ford Bronco z palcem w rurze wydechowej to zrobił. Ile tu miało być? O, 193 km. To nie będzie taka łatwa sprawa, ale się nie poddaję. Mój broniś da sobie z tym radę, mówię wam. Bardzo fajnie oznaczone są te drogi tutaj. Mamy kolejny poziom. Jaki kolejny poziom? Ja nie mam czasu na poziomy. Ja tutaj muszę ogarniać sobie prędkość. Cyk! Kurde, to jest łatwizna. Teraz tak, tutaj mamy jakiś skok. Tylko ja nie wiem, czy ja tam nie będę musiał się rozpędzać przełajowo jakoś. I nie wiem, czy ja też wyląduję teraz tym, znaczy wyhamuję tym bronkiem gdzieś. Tak, oczywiście... No dobra, muszę wrócić, najlepiej tutaj. Okej? Poleciał. Pojechali. Niepowodzenie, nie podoba mi się. Cofamy. Znaczy, odległość miałem odpowiednią, ale z lądowaniem jest gorzej. Ja myślę, że powinniśmy wylądować na tamtej ulicy. Tylko, żeby to zrobić, trzeba mieć większą prędkość. Ja nie mogę tu jechać jakieś tam 180 km na godzinę. Ja tu muszę mieć... Cholera, nie to chciałem zrobić. Ja tu muszę mieć z 200 km na godzinę, żeby to ogarnąć. To znaczy, im dłużej będę leciał, im dalej będę leciał, tym większe będę miał problemy, aby to wylądować. Znaczy, z tym lądowaniem ja już tu nie mam żadnego wpływu na to, bo ten samochód sam musi skompensować jakoś to lądowanie, no. To leci kilka ton, cholera w dół. Nic nie widzę, nie wiem nawet gdzie lecę. Masakra. Cholera. Jak to wylądować? Jest! Ha, ha! Zaliczone! 3 gwiazdory! Kurde, nie wiem jak on to zrobił, ale zaliczył piękniusio! Elegancko! Awans do następnej rundy! Nic cholera nie robię na tym odcinku, cały czas awansuję już drugi raz! To jest właśnie Ford Bronco. A co to tutaj na niebiesko jedzie? Okej, ostatni skok. Myślę, że będzie tutaj trochę ciężko, bo musimy tak na niego się wbić specjalnie. No i nie można mieć za dużej prędkości, ale też nie za małej. Nie wiem, ile uda się nabić.
Okej. Okay. No cholera, to drzewo musiało być akurat twarde, szlak. Pięknie, pięknie. Bardzo fajna prędkość. I lecimy! Tu nie trzeba mieć dużej prędkości. O! Chyba się udało zaliczyć na 3 gwiazdy. Oby. Słuchajcie, z takim wozem to jest poezja. Patrzcie, 3 gwiazdki elegancko. Kurde. Polecam Ford Bronco zrobić sobie na maksa i lecieć. Oczywiście zainstalujcie sobie tutaj skrzynię z większą ilością biegów niż 3, bo to jest katorga, naprawdę. Albo za niskie obroty, albo za wysokie i szlak cię trafia, no. Dlatego skrzynia już mnie chyba nawet stać, żeby tam kupić jakieś części, ale kurde. Ford Bronco. Polecam wam. Przetestujcie koniecznie w Fordzie Horizon. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.